Znajdujemy się w Tarnowskim Teatrze imienia Ludwika Sulskiego, gdzie właśnie dzisiaj dobiega finał trzydniowych warsztatów muzycznych zatytułowanych Bajkowy Świat Muzyczny. A gdzie są dzieci? A ty kim jesteś? Czarodziejem. Czarodziejem? Poważnie? No tak. To słuchaj, wyczaruj mi klauna. Na scenie w wykonaniu uczestników warsztatów dzieci usłyszymy klasyczne, można powiedzieć, utwory z bajek. Między innymi z Pszczółki Mai, z Akademii Pana Kleksa, także będzie bardzo, myślę, ciekawie. Podczas trzydniowych warsztatów dzieci uczestniczyły w warsztatach muzycznych. Uczyły się śpiewać, uczyły się emisji głosu, uczyły się jak ten głos, jak o niego dobrze dbać. W różnych ćwiczeniach po prostu też dykcyjnych, praca nad tekstem, ale też miały po prostu zajęcia, można powiedzieć, z takiej relaksacji, z pracy w grupie. Nie tyle stricte muzyczne, co po prostu jak się odnaleźć po prostu w grupie, bo spędzaliśmy tutaj ze sobą 5 godzin, prawda? Czyli dość dużo czasu i myślę, że te warsztaty były bardzo, bardzo takie, chcieliśmy zainteresować po prostu dzieciaki czymś, żeby po prostu mile spędziły te ostatnie praktycznie dni ferii. Jakie emocje ci towarzyszą? Trochę się boję, że nie wyjdzie, ale się cieszę. Jakie piosenki dziś zaśpiewasz? No, takie z różnych bajek i na przykład i Gumisie i na przykład Kaczkę z bajek. I jeszcze Małego Księcia z tego spektaklu. Abrakadabra to czary i magia, sekretem jest przepis na dumisiowy sok. Hokus marokus dostarcza złych pokus, lecz mi się zwyciężą na droga tu sok. Zobacz sam, jak gumisie skaczą tak i siak, bo gumisie cały świat już zna. Gumisz to fajny, zobacz sam, jak gumisie skaczą tak i siak. Praca z dziećmi przebiegała bardzo, bardzo sympatycznie i sprawnie. Tak jak już wspomniałem, było 28 dzieci, które się okazały naprawdę bardzo uzdolnione muzycznie. No, w ciągu 3 dni, to nie jest dużo czasu jak na warsztaty, ale udało nam się skleić 5 piosenek, połączyć to także z choreografią, a także zrobić kostiumy. Ale gdybym miała pomocnika i by mi pomógł, to by mogło wyjść. Czarownico! Dzień dobry! Mam magiczny pudełko. Super! A teraz wyczarujemy kogo? Klauna! Czary, mary, hokus pokus, niech w tym pudełku będzie klaun! A co to? To moje. Do we?
wiemy. Czary, mary, hokus, pokus, niech się pojawi tu Klaus. A co to? To moje. Moje. I moje. Prace były w dwóch grupach, były to podzielone. Praca tak bardziej muzyczna i artystyczna była na małej scenie, gdzie po prostu razem ze Sławomirem Ramianem, który był odpowiedzialny za przygotowanie wokalne i wszystkie ćwiczenia po prostu wokalne. Pracowaliśmy w jednej grupie. Druga grupa z panią Edytą Kożuch i z panią Agnieszką Jasielec pracowała po prostu nad strojami, nad różnymi rzeczami. Dzieci przygotowywały plakat swój, zaproszenia dla rodziców, dla znajomych. No i tam miały takie, można powiedzieć, warsztaty plastyczne, takie, można powiedzieć, relaksacyjne. No i potem się wymienialiśmy po prostu co jakiś czas, że po prostu tamta grupa, która była na warsztatach, można powiedzieć, plastycznych i takich pedagogicznych, przychodziła do nas i tutaj znowu ćwiczyliśmy. No i już finalnie w ostatnim dniu, czyli w trzecim dniu, no to już mieliśmy tak zwane próby generalne, gdzie po prostu robiliśmy już całość, łączyliśmy na małej scenie. Bardzo dużo piosenek, różne takie ciekawe tańce na przykład. Bardzo dobrze się nam pracowało. Co roku jesteś tutaj w teatrze? W tym roku byłam i 2 lata temu nie byłam.
czaruj dalej tego klauna. No to czarujemy. Czary Mary, hokus pokus, niech tu będzie klaun! Marchewka? To moje. Praca była bardzo miła i przyjazna. Bardzo mi dobrze sobie radziłam. Bardzo fajna była atmosfera i bardzo dużo się działo. Czego udało Ci się nauczyć od osób, które Cię przygotowywały do dzisiejszego finału? Nauczyłam się, jak bawić się i śpiewać przez to, choreografii trochę i dużo plastycznych rzeczy. Jesteś co roku w teatrze, czy to jest Twój pierwszy występ? To znaczy, to jest mój czwarty występ, ale nie jestem co roku. Mi się współpracowało bardzo dobrze, było przyjemnie, bawiliśmy się, były rozgrzewki głosowe i zawsze, gdy się nam coś nie udawało, to pan powiedział, żebyśmy zrobili to od nowa i żebyśmy się nie stresowali nigdy. Żeby było tak, jak my chcemy, a nie żebyśmy mieli tremę przed widownią i żebyśmy nic nie zaśpiewali z tej tremy, tylko żebyśmy dali wszystko z siebie, co możemy, całą siłę swoją. Musi się udać. Dobra, to czarujemy. Czary, mary, hokus pokus, niech w tej sali zjawi się klaun! No to jeszcze raz. Czary, mary, hokus pokus, niech w tej sali zjawi się klaun! Dzień dobry. Na końcu koncertu rozśpiewkę? No ale... Rozśpiewki są na początku. No proszę pana, to nie moja wina, że czarodziej dopiero teraz mnie wyczarował. No dobra, no to się rozśpiewajmy na koniec. Proszę. A czego udało Ci się nauczyć od osób, które Cię przygotowywały? Piosenek, rozćwiczenia głosu, to jest najważniejsze. Piosenek było 5, co było naprawdę dużo dla mnie w 3 dni. Ale piosenek uczyliśmy się tutaj, uczyliśmy się do muzyki, uczyliśmy się tekstów, uczyliśmy się w kółku. Pan grał na gitarze czasami, jak śpiewaliśmy, więc było naprawdę fajnie, jak się uczyliśmy tych piosenek.
wyglądała Twoja praca w grupie? Poznałaś jakieś nowe, ciekawe osoby? Tak, dzieci były bardzo miłe. Od razu się pytały, jak masz na imię, czy chcesz być moją koleżanką lub kolegą. Było naprawdę fajnie. Poznałam już kilka koleżanek, Zuzię, Klaudię i inne jeszcze osoby. Oraz nauczyłam się tu dużo z aktorstwa. I koledzy są dla mnie bardzo mili tutaj. Czuję się przy nich dobrze, a współpraca w grupie była naprawdę fajna. Nikt nie przeszkadzał nikomu ani nic. Czy to twój pierwszy występ? Nie. Byłam już tu 4 razy, co roku chodzę i nie mam takiej tremy, żeby się bać wszystkiego. To była dla mnie nieprawdopodobna przyjemność i dziękuję w ogóle za zaproszenie, bo to jest duża odpowiedzialność. Wziąć odpowiedzialność za prawie 30, nie ukrywam, rozbrykanych dzieciaków, ale udało się dzięki pomocy Piotrka Niedojadłów, dzięki pomocy pani Agnieszki i Edyty Kożuch udało się nam ogarnąć to całe zamieszanie. Tyle energii naprawdę już dawno nie odczułem, nie widziałem i nie słyszałem, także jestem naładowany energetycznie niesamowicie, ponieważ te dzieci po prostu są genialne. Jestem z nich niesamowicie dumny, bo piosenki dosyć trudne wybraliśmy i do końca nie byliśmy pewni, czy uda się zrealizować ten dosyć ambitny plan w 3 dni, ale jak było widać po reakcji publiczności chyba wyszło dobrze i przede wszystkim dzieciaki się świetnie bawiły, bo wychodziły po każdych zajęciach uśmiechnięte, rozradowane i rozśpiewane. O to w tym wszystkim chyba chodziło. Chyba się podobało.